Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku World of Warcraft. Jesteśmy w Kromgar Fortress, fortecy. Mamy teraz iść zajebać pięciu jakichś tutaj ponderów. Okej. Tylko tak, kurde, czasami się zastanawiam, czy to nie było w poprzednim odcinku już robione, bo coś mi się wydaje, że tutaj pamiętam schodzenie z tej wieży, ale dobra. Nieważne. Pogłośniłem troszeczkę muzykę główną, Master Volume, i mam nadzieję, że na bank wszystko będzie dobrze, bo w poprzednich odcinkach zauważyłem, że było jednak troszeczkę za cicho. Dobra, tak więc idziemy teraz. O, tutaj 29 poziom, troll się chowa za drzewem. O, proszę. Kogo ja tutaj mam? Aha, tych gnomów jednak. Aha, 5 tych tutaj dużych i 20 małych gnomów. Dobra, no to zaczynamy. O, właśnie. Dobra, on ma właśnie dużo życia, 4000. Z jednym walczyliśmy w odcinku poprzednim. Dobra, mam nadzieję, że nie jest za głośno, bo jednak u mnie troszeczkę w słuchawkach jest głośno, ale to wszystko się ładnie rozprowadzi, myślę. Dobra, dawaj, trzeba się uleczyć, bo zaraz padnę. Dobra, jest zatłuczony i nic z niego tutaj nie było. A czy jakieś punkty doświadczenia za to dostałem? Jest poziom prawie 28. Dobra, i zobaczmy teraz te gnomy. Każdy też ma po 1600 życia, tak więc no troszkę tutaj zejdzie na tłuczenie tych zwierzątek. O ja, i mnie zmniejszyli, zobaczcie! Ale śmiechu warte normalnie. Nie wiem, to mi się podoba. No dobra, wróciliśmy do swoich rozmiarów. Dobra, jest drugi. Pięknie, nic z nich nie wypada kompletnie, punktów doświadczenia też nie dostajemy, tak więc no, nie wiem, troszeczkę mam jakieś sceptyczne podejście do tego zadania. Dobra, wiecie co, w takim razie jak tutaj nic się nie dzieje, to ja sobie ich tutaj pozabijam poza kamerą i wracam do was, jak to wszystko się uda. Dobra, powoli możemy wracać, bo tutaj już tylko dwa te małe gnomy zostały. No, były takie momenty, że było bardzo ciężko, bo na przykład jeden ten duży się zbiegł 10 goblinów i to było przed chwilą, myślałem, że nie dam rady, ale na szczęście Paladyn tutaj ze swoim leczeniem ogarnął sytuację. I teraz ostatni gnom do zabicia i możemy cisnąć dalej. Dobra, tak więc teraz chyba pójdziemy właśnie oddać te zadanka. Tak więc w końcu, i co, dalej jestem w walce, ciekawe kto we mnie tutaj teraz atakuje, ale dobra. Tak więc wracamy na górę, oddajemy zadania, bierzemy jedno nowe, tak więc wbijemy poziom 28. Dobra, już można wziąć konia. Tak jest, no i ruszamy. Gdzie było wejście? Tutaj jest to wejście na górę. Dobra. Dropnął ci mount? Nie. Dobra, przywitamy się może. Siema, a zobaczmy jak tam ogólnie w gildii. Co się dzieje? Jaki to mają? Ania Bania. Który masz poziom? 90. Oraz Drajan. 31. Dobra, tak więc znamy siłę naszych tutaj wspólników z gildii. Dobra, u kogo ja mam to zadanie? U ciebie? Tak. Mr. D. Wild Ride. 3600. I co jeszcze dostaniemy? Aha, jakąś tutaj loot, który będzie nas leczył. Dobra, jest 28 poziom, co? Mamy nowy dungeon. I tyle. Dobra. Seek and destroy. No to jest fajne zadanie, 3600, ale tutaj no nie mamy tego zadania wziąć. Tak mówi nasz
Quest Helper. Dobra, teraz report to bomb goods. Okej, i where are the parts? Będziemy szukać jakichś części. Dobra, teraz tędy sobie zejdziemy. I gdzie my tu mamy się udać teraz? Dobra, nie ryzykowałem skoku, bo po co tracić życie niepotrzebnie? Aha, tutaj do jakiejś jaskini mamy się udać, dobra. Okej, no to wszystko jasne. Aha, tutaj będzie chyba też jaskinia naszych braci, że tak powiem, naszych ziomków tutaj. Zobaczmy, porozglądajmy się. O, właśnie, już tam widzimy pierwsze zadanie do wzięcia. A tutaj jest, nie ma mapy tej jaskini. Dobra. Jesteśmy. Dobra. Bierzemy jeszcze od nich zadania. Okej, możemy teraz iść, a tutaj trzeba znaleźć 10 spare parts, które są... Aha, trzeba zabić 12. A, dobra, to wszystko tutaj mamy, tak więc nie ma problemu. Dobra. Gdzie są te spare parts? Zobaczmy tutaj. Aha, i to był już pierwszy uratowany, dobra. To są nasze najnowsze, najnowsi przeciwnicy, tak więc żywiołak ziemi, tak można go nazwać. Pięknie, 12 ich trzeba zabić, 314 punktów doświadczenia za jednego. A, tam chyba jest ta część zbędna, a raczej dodatkowa. Tak można to przetłumaczyć. Dobra, bijemy ich. No to nie są jakoś mega trudni przeciwnicy, więc tutaj nie powinno być problemu. Przy okazji też tutaj ich ratujemy. Tutaj też część. Tak więc no, możemy tutaj natłuc troszeczkę punktów doświadczenia. I za te wszystkie zadania, które zrobimy, będziemy mieć około 10-11 tysięcy punktów doświadczenia. Na poziom 29 potrzebujemy 27 100. Jeszcze tutaj mamy 200% z mobków przez jeszcze około 2-3 tysiące punktów doświadczenia. Więc jeszcze około 10 ich tutaj możemy zabić, czyli akurat do końca na 200%. Dobra, to był numer 4. Nic w nich ciekawego nie ma, niestety. 27 poziom to jest. No tak więc bez tutaj 200%, ile my dostaniemy? Gdzieś 180 za jeden, za jednego. No, czyli szału w sumie nie ma. Dobra, tutaj już jest 4. Tam jeszcze jeden. Oni się tu chyba respawnują. No tak, tam jeszcze jest. Dobra. Ale trzeba znaleźć jeszcze ile? 10 tych części zbędnych. Dodatkowych. Tak jest. To była numer 2. Tutaj jest uratowany numer 5. Dobra, tutaj ich na razie nie będę ratował, ale chciałbym zobaczyć, gdzie są jeszcze te części. O, tutaj jest, pięknie. Dobra, numer 3. Tak więc wejdźmy tutaj w głąb tej jaskini. Trzeba się rozglądać po ziemi, bo całkiem możliwe, że wy zauważyliście gdzieś część, a ja ją przegapiłem. I sobie myślicie, Cassie, kurwa, przegapiłeś jedną część. Dobra, to był numer 7, jeszcze 5 tych trzeba rozwalić, ale myślę, że skończymy na tym, że ich tutaj rozwalimy więcej niż trzeba. Piękny krytyczny strzał, 428. Dobra. Okej. Gdzie są jeszcze części? Tam widzę jedną. Ale przeszedłbym tak, żeby on mnie tutaj nie zauważył. Dobra.
No z tym trzeba walczyć, bo on tutaj broni tej części. Tak jest. Okej, to będzie... No już za niedługo kończymy tutaj ratować przestraszonych orków. Ósmy to już był. Dobra, teraz tutaj pasowałoby przejść tak niezauważonym. Dobrze. No z tym powalczymy. Tam jest jeszcze jedna część. Dobrze. Tutaj jest. To będzie już 7. Dobra. Pięknie, 6. Pójdziemy tam jeszcze po 7. Jeszcze 3. Tam chyba nie widzę, żeby cokolwiek było. Dobra, tutaj bez walki damy radę? Damy radę, pięknie. Dobra. Możemy cisnąć dalej. Nie, pójdziemy teraz tutaj w górę. No, zobaczmy. Tutaj mamy jakiś most. A tutaj nie ma żadnych części, tak więc jakbym spadł, nie byłoby zbyt miło. Czy coś tutaj w ogóle się dzieje? Ależ zagmatwana, całkiem zagmatwana ta jaskinia jest tutaj. Nie, tutaj nic się nie dzieje. Tak więc nie, wracam. Wracam, bo się zgubię jeszcze. I tyle z tego będzie. Ciekawe, czy te części też się spawnują. Dobra, tutaj... A jest, jednak, spawnują się. Dobra, to weźmy tą część i wracamy do głównej części tej jaskini, gdzie powinniśmy znaleźć ostatnie części, uratować ostatniego gościa, to będzie ten. I jeszcze rozwalić ostatniego żywiołaka ziemi. Dobra. Dobra, to jest załatwione. A, chyba tutaj nie będzie żadnych części. Patrz, nie zdążyły się zespałnić. Kurwa. No nic, dobra, jeszcze polecimy. No sorry, no skąd miałem wiedzieć. Jeszcze tutaj sekunda i wychodzimy stąd. Najważniejsze jest to, że dostaniemy bardzo dużą ilość punktów doświadczenia za to. A tam? Nie ma tam czasami tej części? Nie ma, bo już wzięta. O, tam jest, dobra. Ale to będzie 9, czyli jeszcze jedną pasowałoby znaleźć. Ale ona pewnie będzie gdzieś tam. Bo tutaj 3 stoi nam na drodze, tak więc no, na bank będzie. Dobra, zostały tylko te części do zrobienia. Jakiś mega krytyczny cios by się przydał teraz, tak na obudzenie sprawy. No dobra. Okej, część numer 9, tam jest 10. Okej, będzie zadanie wykonane. Fajne urozmaicenie tutaj z tą jaskinią. Zobaczymy, czy jeszcze będzie trzeba się udać w głąb niej. Może jakiś boss będzie czekał na jej końcu. Zobaczymy. O, coś tam miał więcej tutaj, ten żywiołak. O, proszę bardzo, pas. Który jest chyba nawet lepszym pasem niż ten, który mam. Jest, dużo lepszy. Dobra, zobaczmy sobie poziom 890. Pięknie. Dobra, bierzemy tą ostatnią część. I spadamy stąd. Dobra, zadania wykonane. Konia się nie da wziąć. No niestety. Ponieważ jesteśmy w jaskini. Tak więc pociśniemy prosto do nich. Tak więc no, każde zadanie jest warte 3600 punktów doświadczenia, tak więc no 11 tysięcy tych punktów będzie, czyli mamy ile? 9, no to będzie 20 tysięcy. To całkiem możliwe, że w tym odcinku jeszcze wbijemy poziom 29. Dobra, uda się tutaj przemknąć
Tak jest, dobra. Okej, okay, dawać doświadczenie. Speak. Dobra. Dobra. I dobra, teraz zadanie znowu z częściami. Za 605 punktów doświadczenia. Okej, teraz musimy stąd wyjść. Aha, i pewnie wrócić tam na górę i powiedzieć, że wszystko się udało. I od góry dostaniemy nowe zadanie. Dobra, reputacja nam tutaj wzrosła. Zobaczmy w ogóle tę reputację. Okej. W gildii już jesteśmy honorowym gościem. Dobra, teraz z powrotem na górę. Gdzie tu było wejście? A, tutaj. Dobra. Góry, tutaj troszeczkę niebo jest takie pomarańczowe. Jakby cały czas zachodziło słońce tak grubo, jakby jutro miał lać deszcz. Właśnie, szkoda, że tutaj w tej grze nie ma takich zmian warunków pogodowych. To by na pewno urozmaiciło grę. Dobra, co my tutaj mamy? W sumie nic ciekawego. Chociaż, no, ten pierścień jest dobry, ale dobra, weźmiemy najbardziej wartościową rzecz. I tu już zadanie za prawie 5000 punktów doświadczenia. Dobra, o co tutaj chodzi? Mamy wskoczyć. Aha, tutaj. Dobra. Dawaj. Ej, ale ja w ogóle nie trafiam. Jak ja mam tu trafiać? Pięknie, jest trafiony pierwszy, a tu 15 mam tego zrobić. Aha, bo ja celuję. A jak tu się góra-dół celuje? Dobra, dobra, wiem. Ale góra-dół nie chce mi celować. Pięknie, jest następny. Pięknie. Dobra, teraz już lepiej idzie, jak wiem, o co tutaj chodzi. Ajajaj. Pięknie. Ej, trafiłem przecież, co jest? Pięknie. Dobra, już 6 mamy załatwionych. Więc tutaj mamy jakieś oblężenie naszej siedziby. Kurde, dlaczego nie mogę w górę albo w dół? Ale dobra, jak na razie to działa. Pięknie. Dobra, tutaj się zbliża do nas. Będziemy nie da rady. W tego też nie da rady za wysoko. O, tutaj. Trafiłem, ale chyba nie dało rady. Pięknie. Pięknie. To będzie 12. Nie, no na razie mamy 11. 11. Dobra, tam leci. Pięknie. Dobra. Dobra, 13. Już jeszcze 2. I będzie sprawa załatwiona. Jeszcze 1. Pięknie. Dobra. To chyba wszystko, co? A nie, bo tutaj jeszcze trzeba 25 chyba tych, tak? Czy co? Aha. Jeszcze tych komanderów spadających. No dobra, to się pobawimy. Dobra. Dobra, już jest 8. Nie, no fajne zadanie, takie urozmaicenie od tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. Dobra. Ej, trafiłem przecież. Tak jest. Ej, trafiłem przecież znowu. Kurde, trochę to mnie nie chce słuchać.
Ale jak ja tutaj mogę góra-dół robić? Bo cały czas nie wiem. Dobra. Nic, walczymy dalej. Dobra, już jest 12. Dobra, trafiłem, ale... Dałem radę, pięknie. Dobra. Pięknie, 16, już końcówa. No nie zapominajmy, że to zadanie jest warte 5000 punktów doświadczenia. Szkoda, że za zabójstwa ich nie dostajemy żadnego doświadczenia. Pięknie. Dobra. Jest 21. Pięknie. Jest 25, ok. Zadanie wykonane, tak więc teraz można spadać. U kogo mamy oddać to zadanie? U ciebie. Dawaj te doświadczenie. Tak jest. O to chodzi. Kolejne zadanie. Za 1265 to chyba gdzieś trzeba będzie się udać. Dobra, idziemy do jakiejś nowej chyba dzielnicy, czy tam miasta, czy cokolwiek, czy osady. Nazywa się to Malakajin. Punktów doświadczenia już mamy 25 tysięcy, 25,5 nawet. Czyli do następnego poziomu wystarczy tylko 1600. Więc zobaczmy na mapie, gdzie to w ogóle się znajduje. Kawałeczek jest, no ale dobra, dojdźmy tam. Tutaj po drodze, no nie będę chciał walczyć, chyba że zostaniemy zmuszeni. Tak jak na przykład z nim, ale chociaż dobra, mogę uciekać, na koniu jestem, tak więc tutaj nie ma problemu. To był też ten boss, z którym wcześniej walczyliśmy. No ale dobra, teraz idziemy w nową krainę. Tutaj mamy 28 poziom i górskie owce, górskie barany. Proszę bardzo, jest też 30 poziom konia. Dobra, tędy jeszcze 700 yardów. Dobra, damy radę normalnie tam dobiec. Tutaj jeszcze pająki, 26 poziom. Ale to na razie nie będę się zatrzymywał. Dobra, idziemy drogą. Tutaj między górami. Bardzo fajny krajobraz. Niebo już się zmieniło, już ładnie niebieskie z niewielką ilością chmur. Tak więc pewnie jest gorąco. O, tutaj jakiegoś maila mam nieprzeczytanego. Dobra, co tu się dzieje? Mamy jakieś urwisko. Oj, chyba już widzę. Tutaj 29 poziom, proszę bardzo. Zobaczmy sobie, sprawdźmy się z tym gościem. A co on tak w skale siedzi? Wejdź stąd, ziomek. Ile masz życia? 1800 i 213 punktów doświadczenia. No dobra. Okej, weźmy sobie jeszcze konia. No, chyba na nich zapolujemy, coś czuję. Tutaj mamy jeszcze jakiegoś ptaka, który też nie jest przyjaźnie nastawiony. Tutaj brama. No, tutaj kolej z zadaniem, ale my nie do niego. Tutaj gracz, poziom 90 ork. Aha, w Pokémony chyba grasz, nie? Tak. Dobra, lecimy dalej. Już jesteśmy w sumie przy tej wiosce, tak więc no ja tutaj nic nie widzę za bardzo. A, bo to jeszcze dalej. Dobra, jeszcze tutaj 200 yardów. O, tutaj mamy wilki. Dobra, to tutaj jest ta najnowsza osada. Tak więc tak jest, dochodzimy, tak więc na najbardziej wysuniętym na południe punkcie. Gdzie on to jest? A tutaj. Dobra, tak więc weźmy sobie drogę lotu. Tak jest. I teraz do zadania, tak więc oddajmy zadanie i wbijemy poziom, proszę Państwa. Dawaj, tak jest. I poziom 29. I co teraz?
Coś dostaniemy? Nic nie dostaliśmy. Dobra, teraz te wszystkie zadania od niej trzeba wziąć. Ram Horns, Nura Pathfinder. Dobra, co teraz? Jeszcze jedno zadanie tutaj. A czy mamy tutaj jakiegoś kupca? Bo ja mam kilka rzeczy, które pasowałoby sprzedać. No nic, nie ma tutaj nikogo takiego. Okej. Dobra, dobra. Okej, pierwsze zadanie to muszę znaleźć jakiś Stormer Heart. Aha, w tych tutaj dinozaurach. Nie ma problemu. Tak więc gdzie je znajdziemy? No gdzieś tutaj. Powinny być. Dobra, tak więc tak jak obiecałem, jak pamiętacie, na poziomie 30 mieliśmy pójść na dungeony, czyli no w tym odcinku to może nie już, ale w następnym już myślę, że normalnie możemy zacząć dungeony. Dobra, już znalazłem to. Tak więc teraz co? Aha, teraz u tych... O właśnie. U tych baranów trzeba znaleźć rogi. Po prostu musimy ich zabić i wyciąć rogi z nich. Dobra. 185 punktów doświadczenia. No całkiem sporo. Ile tutaj trzeba? 29 tysięcy, tak więc już za niedługo zbliżymy się do 30 tysięcy punktów doświadczenia potrzebnych na następny poziom, a to będzie do poziomu 31. Pięknie, 619. Też sporo złota mają tutaj w sobie. Z tym zadaniem nie powinno być problemu. Zaraz je wykonamy. No i pewnie w tej lokacji tutaj chwilę zabawimy, bo tutaj jest pewnie kilka rzeczy do zrobienia, a później udamy się chyba tutaj. A właśnie, ja chciałbym zobaczyć, do którego poziomu tutaj w tej krainie będziemy. Do 31, czyli proszę bardzo, to może być jedne z ostatnich zadań tutaj w tej krainie. Bo jak zdobędziemy, wbijemy poziom 30, jak pójdziemy do dungeonu, to raczej na bank tam wbijemy chociaż jeden poziom. Dobra, gdzie jest, gdzie są jeszcze barany? Ile już mamy? 4, tak więc jeszcze 2 i sprawa będzie załatwiona. O, uwaga, jego specjalny cios, ależ mnie wyrzuciło. Znowu to samo. Dobra, będziemy powoli kończyć ten odcinek i się żegnać. Dobra, tak więc to zadanie zostało wykonane. No to idziemy po następne zadanie, które ma właśnie ten gościu tutaj przed tą bramą. Tak więc barany już zostały rozgromione. No i dobra, co teraz? Ty masz właśnie fajne zadanie. Dobra, o co tutaj chodzi? Potrzeba jakichś jajek tutaj pozbierać. Zobaczmy, jak wygląda jedno może najpierw. Dobra, żadnego jajca tutaj nie widzę. Dobra, jakąś królową też tutaj trzeba będzie zabić. Ej, no gdzie są te jajca? Chyba tam są, tak jest. Dobra, widzę jajeczka. Dobra, z dinozaurem trzeba będzie powalczyć. Barana zostawimy. Mega cios, który nie przyniósł żadnego rezultatu. Teraz dopiero 330. Dobra,
Tak więc tak wyglądają jajka. Dobra, pierwsze. Tutaj widziałem gdzieś drugie, tak jest. No i dobra, tym zajmiemy się w następnym odcinku, tak więc będziemy szukać jajek. Zabijemy jakąś królową oraz jej straż. Tak więc dobra, to by było tyle w tym odcinku. Poziom 29. Zbliżamy się do następnej przygody w dungeonach. Tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku World of Warcraft. Siemano!